Rozdział 4. Stop Loss i Take Profit. W tym module dowiesz się, jak modyfikować zlecenia transakcyjne z funkcjami Take Profit i Stop Loss. W trakcie składania zlecenia rynkowego wartości Stop Loss i Take Profit mogą zostać wpisane bezpośrednio w wyznaczonych polach. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż wartości SL i TP muszą zawierać poziom Stop Limit Level, co zostanie wyjaśnione szczegółowo w tym filmie instruktażowym. Należy pamiętać, że XM działa na zasadzie 100% egzekucji rynkowej. W związku z tym Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po bieżącej cenie rynkowej, bez rekwotowań i bez odrzuceń. Aby zmodyfikować aktywne zlecenie z funkcjami Take Profit lub Stop Loss, należy kliknąć prawym przyciskiem Aktywne zlecenie, a następnie wybrać opcję Modyfikuj lub Usuń. Spowoduje to przejście do okna Modyfikuj zlecenie. Tu możesz zdecydować, czy umieścić Take Profit lub Stop Loss przy danej liczbie punktów, czy też bezpośrednio wprowadzić cenę. Pamiętaj, że modyfikacje Take Profit i Stop Loss muszą zawierać wartości poziomu Stop Limit Level. Na przykład dla pary walutowej euro do dolara amerykańskiego wartość stop loss lub i take profit musi znajdować się w odległości co najmniej 40 punktów od aktualnej ceny bid lub i aktualnej ceny ask. Oznacza to, że wartości take profit i lub stop loss są obliczone zgodnie z obecną ceną bid lub ask, a nie ceną otwarcia. Jeśli zmienisz liczbę punktów, poziom na 100 i klikniesz przycisk Kopiuj, wartość ta zostanie skopiowana do okienka Stop Loss. Jeśli modyfikacja dotyczy też wartości poziomu Stop Limit, kolor przycisku Modyfikuj zmieni się z szarego na niebieski. Modyfikacja zacznie obowiązywać w momencie kliknięcia przycisku Modyfikuj. Zobaczysz wówczas nową wartość Take Profit lub Stop Loss w odpowiednich kolumnach. W przypadku zleceń oczekujących opcje Take Profit i Stop Loss zostaną włączone w momencie składania zlecenia oczekującego. Jednak w takim przypadku konieczne jest wprowadzenie poprawnej ceny w miejsce wartości punktowej. Nie zapomnij też, że wartości poziomu Stop Limit Level muszą być zawarte zgodnie z ceną aktywacji zlecenia oczekującego, jaką określisz. Zlecenia oczekujące możesz modyfikować w dowolnym momencie, klikając złożone zlecenie oczekujące prawym przyciskiem, a następnie wybierając opcję Modyfikuj lub Usuń zlecenie. Inaczej niż w przypadku aktywnych zleceń, w których przycisk Kopiuj pozwala Ci na użycie wartości punktowych, w tym przypadku musisz wpisać ręcznie dokładne wartości Take Profit i Stop Loss. Dziękujemy za uwagę.